Bardzo dziękuję Panie Licencjo, Panie Rektorze, Wysoki Senacie, wszyscy Szanowni Państwo, studenci, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ja króciutko, Panie Rektorze, bez stresu. Jak Pan Rektor dziękuję, to my też dziękujemy, bo rzeczywiście jest za co. Jest, proszę Państwa, tak, że ta aktywność Uniwersytetu Medycznego i w tych obszarach, na których nam szczególnie zależy, czyli cyfryzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji i w pracy Uniwersytetu, i w pracy w ogóle wszystkich uczelni lubelskich, ale też w diagnostyce pacjentów. Aktywność Pana Rektora Roberta Rajdaka w tych obszarach, o których Pan Rektor wspominał, czy Okobus, czy Dobrze Widzieć, bardzo ważny program. To są rzeczy, z których jesteśmy dumni w całej Polsce i dlatego też podejmując decyzję wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z tą obecnym panem ministrem Bromberem, przez panią minister Katarzyną Sójką, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Uniwersytet Medyczny to jest ta uczelnia medyczna, która rozwija się niezwykle dynamicznie w tych ostatnich latach i na tę dynamikę rozwoju stawiamy i za gotowość do tego rozwoju, ciągłą gotowość na nowe wyzwania. Bardzo panu rektorowi i całemu senatowi dziękuję. Proszę przyjąć okolicznościowy dyplom oraz numer ministra edukacji i nauki, a wszystkim państwu życzę znakomitego roku 2023-2024.